Szanowny panie profesorze, proszę nam powiedzieć w kilku zdaniach, jak wygląda kwestia prawa nowych technologii, nowych narzędzi, nowych aplikacji, przede wszystkim w prawie farmaceutycznym. Może się wydawać, że na dzień dzisiejszy w prawie farmaceutycznym akurat tych tematów i tych problemów tam nie mamy, oraz w prawie medycznym. W prawie farmaceutycznym mamy do czynienia z szeregiem nowych regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej, dokonywania rejestracji elektronicznej, składania wniosków, prowadzenia negocjacji w sprawie refundacji. I to są wszystko nowe przepisy, które albo zaczęły już obowiązywać, na przykład 1 kwietnia wprowadzono przepisy o składaniu wniosków dotyczących rejestracji hurtowni farmaceutycznych wyłącznie w drodze elektronicznej, bądź też wejdą w życie w przyszłości w 2017 roku. Przewidziane jest wdrożenie systemu refundacji za pomocą środków elektronicznych, nie tylko składania wniosków, ale również negocjowania, wystawiania na tej podstawie dokumentów elektronicznych. Przełomowym wydarzeniem jest również uchwalenie nowych przepisów dotyczących telemedycyny, co nastąpiło w grudniu 2015 roku. Chodzi tutaj o możliwość kontaktu między lekarzem a pacjentem wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z tym powiązane są zmiany w innych przepisach, prace nad wdrożeniem systemu recepty elektronicznej. Także dużo się dzieje, jeśli chodzi o sferę prawa farmaceutycznego i prawa medycznego, gdy chodzi o nowe technologie. Technologie.